Warstwia się i spiętrza, warstwia się i spiętrza, warstwia się i spiętrza. Można chleba kawałek? Nie można. Nie, że mamy. No to weź kawałek. Okay. Po Szyprzyński, Grzegorz. W zasadzie ojciec Poszeprzyńskiego Maurycego. Narodowość polska, obywatelstwo polskie. Urodzony w Kilkuszowej dnia 28 września 1927 roku. U nas w górach w zasadzie nikomu specjalnie się nie przelewało. Ale w nieżyjących już w zasadzie ojciec mój, Stanisław Gąsienica, zrobił wszystko, abym otrzymał odpowiednie wykształcenie, a także wykształcenie zawodowe. Zawód swój lubię i w zasadzie wykonuję. Maurycy, zdejmij łokcie ze stołu. Czyje? Dziadka. Moja praca zawodowa polega w zasadzie na tym, że jestem skromnym konserwatorem maszyn, zwłaszcza do pisania, a przede wszystkim biurowych. Już od lat 20 zajmuję poważne stanowisko głównego konserwatora maszyn biurowych w naszym zjednoczeniu. Posiadam wiele dyplomów uznania, w tym część honorowych i dodatkowo medal za ratowanie tonących. Co dziadek mówił? No karm dziadka wolniej. Przecież widzisz, że nie nadąża z przełykaniem. Moją obecną żonę, tu obecną Marylę Poszeprzyńską, zapoznałem wiosną. Wiosna tego roku zakwitła majem, a ja konserwowałem maszynę Mercedes, produkowaną w przedwojennej Polsce na licencji niemieckiej. Wkrótce potem w zasadzie, po roku, wstąpiliśmy w cywilne związki małżeńskie i wyjechaliśmy w podróż poślubną do Łodzi Fabrycznej, gdzie po tygodniu urodził się nasz syn Maurycy Poszeprzyński. Był rok 1957. Tak, 7. To byłoby w zasadzie wszystko. Wytrzyj usta. Dziadkowi? Nie, sobie. No tak, Poszeprzyński Jacek. Urodziłem się w Kaliszu w roku 1887 z ojca Poszeprzyńskiego Waldemara i matki Salomeli. Salomei, tak. Poszeprzyński z domu Nowakówny. Panie Trzask, praski po wszystkim i... Maurycy, obudź dziadka. Dziadku. Szatni! Tak, całe życie byłem człowiekiem na miejscu, bo podczas wojny japońskiej w Japonii, prawda? Podczas pierwszej wojny tu w Kaliszu, podczas drugiej wojny w Kaliszu, a obecnie jako rencista. Mieszkam kątem u córki, panie Trzask praski po wszystkim. Maurycy, obudź dziadka. Dziadku. Powstań! Przed przyjściem na rentę to robiłem wszystko. Panie Trzask praski, Niech ojciec nie nadużywa swojego ulubionego powiedzonka, bo potem trzeba ojca budzić. A jakiego powiedzonka, Marylko? Trzask praski po wszystkim. Na ulicy. Obudź mamy. Szczególnie zaś interesowała mnie,
interesuje do dzisiaj kryminalistyka. W 32 podczas procesu przeciwko Zachariaszowi Drożdzińskiemu, właśnie zabójcy Igi Korczyńskiej, tancerki Teatrzyku Ananas w Warszawie, występowałem jako biegły specjalista, chociaż z tym tańcem to ja nie miałem nigdy nic wspólnego. Mimo to Zachariasz, jakże on ten Drożdziński poniósł zasłużoną karę i poprzysiągł mi zemstę. Panie Trzask Praski po wszystkim. Dziadku. Maurycy, prosiłem, nie budź dziadka. Może przyńska Maryla. Urodziłam się w roku 1932 w Kaliszu. Ojcem moim jest najprawdopodobniej poszeprzyński Jacek. Matki swej zaś nie znałam nigdy i wątpię, czy ojciec ją pamięta. Ilekroć pytałam go o nią, zmieniał temat. Siać praski po wszystkim. Maurycy, prosiłem cię, żebyś nie budził dziadka. On tak przez sen mówi. Wychowaniem moim zajmowała się najprawdopodobniej ciotka. Tak przynajmniej nazywał ją przy mnie ojciec. Kiedy już stałam się dorosłą kobietą, zauważyłam, że mężczyźni oglądają się za mną. Po wszystkim. Niestety, praca przy odbudowie kolumny Zygmunta zabierała mi tyle czasu, że ja się za nimi nie oglądałam. Aż raz spotkałam człowieka, dla którego zrobiłabym wszystko. I zrobiłam. Był nim poszeprzyński Grzegorz, wtedy noszący panieńskie nazwisko Gąsienica. Po ślubie wyjechaliśmy w podróż do Łodzi Fabrycznej, gdzie urodził się Maurycy. A mąż mój zdecydował się na przyjęcie mojego nazwiska dla siebie i dla dziecka. W zasadzie to nie tak było. A jak? W zasadzie chodziło nam z synem o to, żebyś ty nie przyjęła mojego nazwiska, chociaż miałaś na nie ochotę. Tylko tego brakowało, żebyś przy tej swojej paskudnej robocie nosiła jakże piękne nazwisko Gąsienica. Dlaczego paskudnej? Chlebka. Przecież pracowałam wtedy w prosektorium. Prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic. Oczywiście, kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw tu i tam. Lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać niewyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. Prosektorium najweselej jest nad ranem, później także jest wesoło, ale mniej. Szczery uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już. Lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów, w martwym ciele nadal mieszka zdrowy duch. Prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe.
krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Na na ti na ti na ti. Moja praca w prosektorium sprawiła, że pokochałam zawód lekarza i postanowiłam ukończyć liceum pielęgniarskie. No niestety, o ile zajęcia praktyczne szły mi dobrze, z zajęciami teoretycznymi miałam kłopoty. Po tygodniu przerwałam naukę. Obecnie nie pracuję, jestem przy mężu i zajmuję się domem. Z prosektorium jednak do tej pory wiele mnie łączy. A ja widziałem dzisiaj dużego białego robaczka. Gdzie? W chlebie. W tej szafce pod oknem? Nie, w twojej kanapce. W tej? Nie, w tej, którą zabrałeś rano do pracy. Poszeprzyński Maurycy, urodzony w Łodzi, lat 15. Dzieciństwo miałem łatwe. Później jednak oddano mnie do przedszkola, gdzie przestałem patrzeć na świat przez różowe okulary. Wiele godzin przyszło mi spędzać pod lampą kwarcową w ciemnych szkłach ochronnych. W 6 roku życia przeżyłem wielki wstrząs. Podczas zabawy z niewypałem spotkało mnie ogromne rozczarowanie. Od tej pory nie wierzę niczemu i nikomu. No i trzeba wyprowadzić Muzina. Dobrze. Niech dziadek z nim wyjedzie na spacer. Dobrze. Muzin! Do nogi, Muzin! I niech ojciec uważa na zakrętach. Dobrze, dobrze, żeby tylko witał. I łacina, cios praski po wsi. Obecnie uczęszczam do zasadniczej szkoły chemicznej, którą prawdopodobnie ukończę. Interesuję się muzyką młodzieżową, a zwłaszcza jednym z gitarzystów Marli Rodowicz. On mi się podoba. Jest dla mnie wzorem do naśladowania. Drugim zaś wzorem jest dla mnie Rafał Olbrychski z Popiołów. A ja? Co ty? Ja już nie mam czasu. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. No, już go ojciec wyprowadził? I tak i nie, winda była nieczynna. I trzask praski po wszystkim. Rodzina Poszeprzyński, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyński, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi.